Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bryszewski i na wstępie chciałbym zaprosić Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. A to jest program Scanner Defense 24. A moim Państwa gościem jest pan poseł Czesław Mroczek, były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie pośle, ostatnio miała miejsce nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny. Jak Pan to ocenia? No, ta nowela była związana z bardzo konkretną sprawą, mianowicie z rozszerzeniem źródeł zasilania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. No, ale oczywiście należy krytycznie ocenić sytuację, w której ustawa jest nowelizowana miesiąc, dwa miesiące po jej wejściu w życie. Kolejna przesłanka do krytycznej oceny to jest fakt, że to był projekt poselski. Tymczasem w uzasadnieniu tego projektu było ewidentnie napisane, stwierdzono, że ten projekt powstał na podstawie analiz przeprowadzonych w Ministerstwie Obrony Narodowej, więc w tak ważnej kwestii, przynajmniej tak rząd stawiał tę sprawę, że to jest najważniejsza regulacja prawna, która została wprowadzona w ostatnich latach dotycząca bezpieczeństwa państwa. No, jeżeli ta sprawa jest tak poważna, to i w sposób poważny powinno się podchodzić do ustanawiania tych przepisów, później ich zmiany. Więc no szkoda, że rząd w momencie pracy nad tą ustawą kilka miesięcy temu nie pomyślał o tym. No a teraz stało się, ja to rozumiem, bywa tak. Mógł po prostu wnieść rządowy projekt ustawy, a nie udawać, że to jest projekt poselski. Posłowie PiS bronią się, że to jest poszerzenie źródeł finansowania armii, więc jeszcze lepsza sytuacja. Jak pan poseł się do tego odniesie? No ja przed chwilą powiedziałem, że po prostu rozszerzono istotą tego projektu jest tak naprawdę rozszerzenie źródeł przychodów tego funduszu o dokładnie pożyczki, kredyty. Tak więc myślę, że kilka miesięcy temu, w sytuacji, kiedy inflacja była jeszcze zdecydowanie mniejsza, zakładano, że w ogóle nie będzie kłopotów z zasilaniem tego funduszu poprzez emisję obligacji, że przede wszystkim zakładano, że oprocentowanie, że koszty tego długu będą zdecydowanie mniejsze. W tej chwili z różnych powodów niektórzy sugerują, że nie udały się przetargi na emisję, postępowania w zakresie emisji obligacji i poszukuje się nowych źródeł. No tak czy siak my poparliśmy to rozszerzenie, dlatego że cała opozycja poparła, dlatego że poparliśmy wprowadzenie tego funduszu wsparcia sił zbrojnych zasilanego z długu. Uznaliśmy, że w tym szczególnym momencie wyrażamy zgodę na istotne zwiększenie nakładów na obronę narodową, zarówno tych z budżetu, zwiększenie do 3% PKB, jak również na dodatkowe środki pochodzące z długu, przy czym mamy oczekiwanie, że będzie to robione jak najbardziej efektywnie. Dlatego ostatecznie przy wszystkich zastrzeżeniach i krytycznym spojrzeniu na sam sposób wprowadzenia tej zmiany, poparliśmy tę regulację, tę zmianę ustawy o obronie, rozszerzającą o pożyczki i kredyty inne źródła przychody Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Chciałbym zapytać, ponieważ był pan wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej, zasiada pan w komisji, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, zajmuje się pan właśnie tymi kwestiami obronności. Jak pan widzi właśnie taki model finansowania rozwoju sił zbrojnych, bo też na komisji w związku z tym tematem, o którym dyskutujemy, no jednak była pewna dyskusja, można powiedzieć nawet zacięta między chociażby przedstawicielami strony rządowej Prawa i Sprawiedliwości, a opozycją. Więc jak pan, jako osoba zajmująca się właśnie obronnością, widzi taki może nawet wzorcowy model finansowania? Jakby pan mógł się do tego odnieść? No, wzorcowy model finansowania to jest finansowanie z budżetu i w ten sposób się to powinno dokonywać. W tej chwili stan finansów publicznych w Polsce jest opłakany z różnych powodów, między innymi z powodu niejasności, to znaczy część
wydatków budżetu jest wyprowadzona poza budżet w różnego rodzaju fundusze. I ten fundusz wsparcia sił zbrojnych, który omawiamy, on też jest wyprowadzony właśnie do BGK. To BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie realizował te operacje finansowe, będzie zaciągał dług na rzecz tego, czyli będzie realizował przychody tego funduszu z długu. I ten fundusz w ogóle miał być poza kontrolą parlamentu. W trakcie prac nad projektem ustawy o obronie ojczyzny zgłaszałem w imieniu Koalicji Obywatelskiej, znalazło to poparcie całej opozycji, no i strony rządowej ostatecznie, żeby ten fundusz przynajmniej był opiniowany przez Sejmową Komisję Obrony Narodowej. W ten sposób wiemy w ogóle, jaki dług zamierza zaciągnąć na rzecz tego funduszu. No i miałem nadzieję, że będziemy wiedzieli też, co z tych pieniędzy będzie kupował. Wiemy już, że na rok 2022 i 2023 jest już zatwierdzony, przynajmniej opiniowała go Komisja Obrony Narodowej dzięki tej regulacji, o której przed chwilą mówiłem. Wiemy, że rząd zamierza zaciągnąć dług w wysokości 55 miliardów złotych na te dwa lata. Łącznie ze środkami, które były na poprzednim funduszu, które po prostu są z pozycji, będzie na te dwa lata 60 miliardów złotych. Znamy zatem przychody. Jest pytanie, co z tej kwoty, jaki sprzęt i uzbrojenie z tej kwoty zostanie zakupione. I tego nie wiemy, bo rząd tego nie pokazuje. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, kosztową funduszu, mamy jedynie informację, że te wydatki będą na rzecz sił zbrojnych. I to jest, ja mówiłem o tym, wyrażałem tutaj swoją opinię na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej już dwukrotnie, że to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Ona nie może być tolerowana, bo tak naprawdę rząd będzie miał zgodę na dysponowanie kwotą 60 miliardów złotych. Nie wiemy, w jakim czasie i jaki sprzęt ma być dostarczony, czyli tak naprawdę nie będzie można skontrolować Ministerstwa Obrony Narodowej, rządu, czy wywiązuje się ze swoich zadań. Nie ma żadnego praktycznie miernika dotyczącego oceny sposobu realizacji zakupów sprzętu uzbrojenia dla wojska z tych pieniędzy. I to jest, no, można powiedzieć, bardzo duży problem, czy wręcz no, skandaliczne zachowanie rządu, ukrywanie tych zadań, które mają być sfinansowane z tych bardzo poważnych pieniędzy. Ja na komisji mówiłem tak, że nie może być tak, że rząd zwraca się do Polaków, żeby zechcieli wyrazić zgodę na to, dać rządowi 60 miliardów złotych i rząd słowem nie mówi o tym, jaki sprzęt w jakim czasie pozyska, jak będzie przebiegało to wzmocnienie bezpieczeństwa, zwiększenie potencjału sił zbrojnych za te poważne pieniądze. To jest bardzo poważny problem. Będziemy, oczywiście ja myślę, cała opozycja, będziemy jednak próbowali zmienić no, w jakiejś mierze patologiczną sytuację. Więc jak pan pytał o to, jaki powinien być właściwy model, no to właściwy model, tak jak wszędzie w demokratycznych, liberalnych państwach jest, że działania rządu w tym zakresie są pod ścisłą kontrolą, bo to są duże wydatki w większości państw. W Polsce w tej chwili już są bardzo duże i one muszą być pod kontrolą, żeby były jak najbardziej efektywne. Można powiedzieć w uproszczeniu tak, Polacy są świadomi tego, że na bezpieczeństwo trzeba przeznaczać duże pieniądze. Już od kilkunastu lat, od 2001 roku w Polsce obrona narodowa ma stały wskaźnik nakładów w budżecie. Żadna inna dziedzina nie ma takiego wskaźnika. Najpierw było to 1,95, później 2% PKB, później miało być 2,5%. Teraz od przyszłego roku będzie 3% PKB plus ten fundusz. Więc jest zgoda na przeznaczanie dużych pieniędzy, ale te pieniądze nie mogą być zmarnowane, muszą być jak najbardziej efektywnie wydatkowane. A efektywność, skuteczność tego wydatkowania jest tylko wtedy, kiedy są jasne, oczywiste procedury i opinia publiczna wie, co rząd zamierza kupić. Nie mówię tutaj oczywiście o parametrach
taktyczno-technicznych, bo te muszą być oczywiście i w ogóle cały ten wykaz sprzętu do tego funduszu byłby objęty klauzulą niejawności. Byłby to oczywiście materiał niejawny, dostępny tylko posłom Sejmowej Komisji, Najwyższej Izbie Kontroli, no tak jak się to odbywa w normalnych, cywilizowanych krajach. Pan poseł już trochę do tego nawiązał, natomiast chciałem zapytać, jak pan ocenia, pan też powiedział o przyszłych zakupach, ale jak pan ocenia dotychczasowe zakupy, czy dotychczasowe pomysły zakupów, jeżeli chodzi o politykę Ministerstwa Obrony Narodowej, jakby pan skomentował właśnie te zakupy? No mieliśmy przez długi czas tego rządu tak naprawdę zawieszenie pozyskiwania tej procedury pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia. Najlepiej to widać na tym, co jest nam najbardziej potrzebne w tej chwili. Po wojnie w Ukrainie, czy patrząc na wojnę w Ukrainie, nie trzeba być wielkim ekspertem, żeby wiedzieć, że kluczowe dla bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa obywateli jest skuteczny system obrony powietrznej, a w szczególności przeciwrakietowej. Bez bezpiecznego nie ma bezpieczeństwa obywateli, normalnego funkcjonowania kraju. My system obrony powietrznej zapisaliśmy w swoich dokumentach dotyczących pozyskiwania sprzętu dla sił zbrojnych już w 2011 roku, czyli 11 lat temu. W 2015 roku, jeżeli chodzi o system przeciwrakietowy w naszej nomenklaturze Wisła, poprzedni rząd, Platforma i ministerstwo, w którym byłem i odpowiadałem za pozyskiwanie sprzętu, wybraliśmy system Patriot i rozpoczęliśmy negocjacje ze stroną amerykańską w układzie rząd z rządem. Nastąpiła zmiana władzy w Polsce. PiS, minister Macierewicz nie dokończył tego postępowania. Dopiero minister Błaszczak w 2018 roku pozyskał dwie baterie. Tymczasem w tych planach było potrzeba pozyskania 8 baterii. Wtedy minister Błaszczak powiedział, że dzieli to zadanie, te 8 baterii, na dwa etapy. Najpierw dwie baterie, które notabene pod koniec tego roku powinny do Polski trafić, a później przez kilka lat nie robiono nic. Dopiero po 24 lutego, po wybuchu na nowo wojny w Ukrainie, w pośpiechu rozpoczęto pozyskiwanie, procedurę związaną z pozyskiwaniem kolejnych 6 baterii. Pozyskiwanie tego systemu pokazuje, jak działał rząd. I po 24 lutego mamy bardzo dużo różnych decyzji dotyczących pozyskiwania sprzętu. Wszystko jest robione w pośpiechu. To samo można powiedzieć o tym najbardziej w tej chwili spektakularnym uzbrojeniu, jakim jest system artylerii rakietowej, amerykański system HIMARS. No właśnie, to mały przecinek, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wspominał o 500 HIMARSach. Jeszcze wcześniej na przykład były zakupione Bayraktary, czy chociażby też czołgi Abrams. Więc pytanie, jak pan ocenia właśnie ten kierunek? Skończę ten wątek o tym, że zmarnowano wiele czasu, a teraz wszystko jest robione w pośpiechu. Tylko to, że w tej chwili zapadła decyzja o pozyskaniu tych 6 kolejnych baterii Patriot, to nie oznacza, że będziemy mieli je za chwilę. Będziemy mieli je za kilka dobrych lat. I tak samo jest z systemem HIMARS. Ten system też był zdefiniowany w planie modernizacji technicznej z 2013 roku. My napisaliśmy tam o potrzebie jednego dywizjonu kilkunastu wyrzutni do 20. Minister Błaszczak, przepraszam, trzech dywizjonów, 60 wyrzutni. Minister Błaszczak zakontraktował jeden dywizjon, którego to też jeszcze nie mamy, i skończył na tym. Dopiero po wybuchu wojny, po 24 lutego, w tej chwili ministrowie rządu razem z byłym wicepremierem Kaczyńskim licytują się tutaj na
na ilość, na liczbę, natomiast zmarnowano kilka lat, bo gdyby został zakontraktowany wcześniej, nie jeden dywizjon, tylko kilka dywizjonów, to mielibyśmy w jakiejś perspektywie dosyć krótkiej szansę na to, że polskie siły zbrojne, nasze wojsko będzie dysponować tym systemem. Niestety ten czas został zmarnowany, ale oczywiście popieram ten kierunek, tylko chcę zakupów dotyczących z obroną powietrzną, systemem artylerii rakietowej, system artylerii lufowej, między innymi te nasze, mam nadzieję, że się sprawdzą, armatochaubice Krab, które trafiły na Ukrainę. Ten system artylerii lufowej udało nam się jeszcze przed 2015 rokiem tak naprawdę zakończyć kilka ważnych produktów polskiego przemysłu, podkreślam, polskiego przemysłu, które no, sprawiły, że mamy zmodernizowaną artylerię lufową. Nie zdążyliśmy pozyskać na czas artylerii rakietowej i to jest wina obecnego rządu. Dobrze, że w tej chwili to robią. Ja generalnie i Koalicja Obywatelska uzyskaliśmy w tym zakresie poparcie pozostałych partii opozycyjnych. Ostatecznie też zgodziła się koalicja rządowa. Bez tej zgody oczywiście nie byłoby tych przepisów. My mianowicie zgłosiliśmy taką, chcieliśmy, żeby do ustawy o obronie ojczyzny wprowadzić taką instytucję, taki dokument, pakiet wzmocnienia sił zbrojnych na lata 2023-2025, uznając, że to wielkie zagrożenie, jakim jest wojna na Ukrainie, wymaga od nas bardzo konkretnego działania według planu obejmującego zakup najbardziej potrzebnego naszemu wojsku uzbrojenia, sprzętu wojskowego. Ten pakiet miał być przedstawiony przez rząd, on musi być przyjęty przez rząd, miał być przedstawiony w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Został przedstawiony. Cieszę się z tego, bo to jest pierwsza od wielu, wielu lat próba, chociaż nie w pełni. Były problemy z tym, żeby posłowie opozycji mogli się zapoznać w jakimś normalnych warunkach z tym dokumentem, bo najkrócej mówiąc, dano nam kilka godzin na to, żeby zapoznać się z dokumentem niezwykle ważnym, który obejmuje najpilniejsze zakupy dla polskiej armii w najbliższych latach. Ale ten dokument poparliśmy, bo chociaż mimo tego, że jak powiadam, no mieliśmy trudności z tym, żeby się z nim zapoznać. Udało się to i w dyskusji popieramy te przedstawione tam zamiary dotyczące pozyskania sprzętu. No i wreszcie jest też to, że mamy perspektywę czasową. Wiemy, co i kiedy ma być kupowane w tej najbliższej perspektywie, żeby wzmocnić potencjał naszych sił zbrojnych, a tym samym zwiększyć odporność naszego kraju na to wielkie zagrożenie. I tu postawilibyśmy kropkę. Będziemy wracali do tego tematu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan poseł Czesław Mroczek, były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.